Jak widzicie, takiego klasycznego Russian Leaf, czyli rosyjskiego listka, jesteście w stanie zrobić, nawet jeżeli jesteście początkującymi korelikomaniakami. Wystarczy, że znacie ściek PJ, a znacie go, ponieważ mam osobny filmik. Tutaj pojawił Wam się odnośnik, w razie czego linki są w podpisie. Więc pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał i dawać filmikowi łapki w górę, jeżeli chcecie jeszcze czegoś korelikowego ode mnie się nauczyć, bo dzisiaj właśnie będziemy robić takiego listka. Więc jeżeli już jesteście subskrybentami tego kanału, to możemy lecieć dalej do materiałów. Do zrobienia takiej gwiazdki materiały są bardzo proste. Potrzebujemy dwóch kolorów koralików Toho. Ja będę używać Toho 11 w takim bardzo ładnym brązie i bardzo ładnej, głębokiej zieleni. Tutaj pojawią Wam się odnośniki, jakie to są dokładnie kolory. Pamiętajcie, żeby Wasze koraliki były równe i właśnie na dwóch kolorach najłatwiej pracować. Oprócz tego będę pracować na zielonej nici 1G. Ja używam nici tylko po to, żeby była dla Was widoczna, dlatego że jak kręciłam z żyłką, to niestety nie było to widoczne na kamerze. Ale jeżeli chcecie, możecie spokojnie używać żyłki. Tutaj już Wam znana żyłka pędkarska w rozmiarze 0,2 mm, czyli moja ulubiona. Do tego oczywiście igły. Ja lubię John Jamesa w rozmiarze 10. Polecam, w razie czego może być też 12. A będziemy robić to, co już znacie. To znaczy widzieliście na przykład na moim Instagramie, czyli dokładnie będziemy robić liść, tak zwany Russian Leaf, czyli rosyjski liść, który ja wykorzystałam na takiej jesiennej aplikacji, którą, jak widzicie, ona się składa praktycznie tylko z tych liści. Tutaj jest taki kawałek z herringbona skręconego, na który już mam tutorial, zerknijcie do podpisu i właśnie do szytych korelików. Ale też jeżeli kojarzycie mojego bloga albo obserwujecie mnie na Instagramie, to możecie kojarzyć broszkę i skrzydełka właśnie tego żuczka, to też jest ten Russian Leaf, na którym tylko doszyłam troszkę więcej koralików, żeby to było takie, wiecie, bardziej błyszczące. Ale przejdźmy do pracy. Ja zaczynam od tego, że odwijam około metra nitki z 1G, którą oczywiście nawlekam na igłę, ale nie ucinam tego, zostawiam to sobie na później, dlatego że ten liść składa się z dwóch elementów. Ale zacznijmy od nawleczenia koralików. Te brązowe, ciemniejsze, będą bocznymi koralikami, które przybliżę tutaj jeszcze raz ten naszyjnik. To będą tutaj te o błyszczące z boku. I zaczynam od nabrania jednego takiego koralika. Teraz z tych zielonych nabieram parzystą ilość. To, jak duży będzie liść, zależy od Was, więc możecie wybrać, czy chcecie nawlec ich 10, 12, 14, 16, ile chcecie. Pamiętajcie tylko, żeby to było parzyste. Ja nawlokę 14 zielonych koralików. Czyli mam jeden brązowy, który już jest na nitce, i 14 zielonych. I teraz za nimi dowlekam 3 brązowe. To jest jedyny moment, kiedy te 3 brązowe będziemy nawlekać, ponieważ te 3 brązowe to jest czubek naszego liścia. To są dokładnie te 3 koraliki, o, tutaj widoczne na górze. I tak to wygląda. 1, 14 i 3. Nawijam sobie tutaj tą końcóweczkę od jednego na palec, żeby było naprężone, ponieważ teraz, jak moja igła wychodzi tutaj na dole, to omijam te 3 koraliki i przeszywam się w pierwszy zielony, a całość mocno ściągam. I teraz przez te wszystkie zielone będę szyć ściek PJ, czyli nabieram jeden koralik zielony. Kolejny zielony omijam, czyli ten jeden omijam i przeszywam się w kolejnym.
tak do końca. I teraz, jak widzicie, na samym końcu został mi jeden zielony i jeden brązowy. Więc nabieram jeden zielony na igłę. Omijam tutaj ten koralik i przeszywam się przez brązowy. W ten sposób. I tak wygląda kolejny zrobiony rząd. Jeżeli liczymy poprawnie, to jest on trzeci, ponieważ za pierwszym razem w pejocie zawsze nabiera się dwa. I teraz, jeżeli chcecie, możecie butkę obrócić, ale ja będę szyć dalej z góry do dołu. Nabieram jeden zielony kojalik. Wychodzę tutaj z tego brązowego na górze. I wbijam się w zielony. I przeszywam w dół. I ponownie. Nabieram zielony i przeszywam się w zielonym do dołu. I tak aż tutaj do tego ostatniego wystającego zielonego, czyli tutaj do tego. W tej chwili moja rebutka wygląda w ten sposób. I teraz będę wracać do góry. Ale zaczynam od nabiania jednego brązowego, czyli już będziemy robić brzegi. Nabieram jeden brązowy i przeszywam się przez ten zielony, który tam z boku wystaje. I teraz szyję zielonymi pejota aż tutaj do tego ostatniego, który wystaje. I ten liść układa się w takie V, co zobaczycie, jak zaczniemy robić drugą część. Ale żeby on właśnie nam tak wychodził do góry, to w tym momencie nie możemy zacząć szyć w dół, bo po prostu wyjdzie nam długi pasek, a my chcemy, żeby to nam tak do góry rosło. To kiedy jesteśmy właśnie na górze, ja dlatego tego nie przewracam, wy oczywiście dla swojej wygody możecie, ale potrzebujemy zrobić coś takiego. Nabieramy dwa zielone koreliki i jeden brązowy i ściągamy je na sam dół, żeby nam tutaj spadły. I mamy te trzy, które nabraliśmy. Jeden, dwa, trzy. I w tym momencie igłą przeszywamy się przez ten pierwszy dodawany, przez ten zielony. I ściągamy to. To ma nam się ułożyć właśnie w taki kształt, jak tutaj widzicie, czyli tu mam po lewej brąz i tu są dwa zielone. I to jest dodawanie ogólnie w pejocie. I teraz szyję zielonymi, jak gdyby nigdy nic, resztę do dołu. Jeżeli to Wam się będzie tutaj na górze kręcić, to jeszcze nie jest taki problem, ponieważ przy kolejnych rzędach po prostu będziemy to ze sobą jeszcze równo łapać. Ale w razie czego zawsze warto gdzieś tam palcem poprawić, żeby to się w ten sposób układało. Jestem tutaj w ostatnim zielonym, nie wszywam się tutaj w ten brązik, on zostaje nie wszyty,
ponieważ teraz będę już lecieć kolejny rząd do góry, który zaczynam od brązowego, który nawijam i przeszywam się w tym zielonym. Resztę szyję zielonymi. Czyli powtarzam to, co już raz zrobiliśmy. No i tutaj, jak widzicie, mi się koraliki obróciły. Brązowy jest nie po tej stronie, co powinien być, bo jest po prawej, powinien być po lewej. Dlatego po nabraniu koralika przeszywam się przez ten koralik. Bo jak to pociągnę, to one wrócą na swoje miejsce. I teraz będziemy powtarzać to samo, czyli nabieramy trzy koraliki i później lecimy w dół. I wracamy góra, dół, góra, dół. I powtarzacie to tyle rzędów, ile chcecie. Pamiętajcie, aby skończyć połówkę liścia, musicie być tutaj na górze, chwilę przed tym dodaniem trzech koralików. Nie na dole, nie tu przy czubku, tylko tu na górze. Ja jeszcze powtórzę to sobie dwa razy, czyli zejdę w dół, pójdę w górę, w dół i w górę. I wtedy schowam nitkę i pokażę Wam, jak zrobić drugą część. Chowanie nitki już Wam kilka razy pokazywałam, więc tutaj już sobie odpuszczę. Dobra, zrobiłam trochę więcej rzędów niż zamierzałam i jeszcze nie wykończyłam, będę robić ten ostatni. Ale moja uwaga jest taka, jeżeli chcecie, żeby cały liść miał tutaj takie brzegi brązowe, to ten ostatni rząd, który pójdzie w górę, musicie szyć brązowymi. Już mam za krótką nitkę, żeby te koraliki tak ładnie łapać, ale chodzi mi o to, że tak jak tutaj ten pierwszy wszywałam brązowy, a resztę leciałam zielonymi, to w tym wypadku wszędzie będę wszywać brązowe aż do samego końca i właśnie będę pamiętać, że jeżeli mi się przekręciły te koraliki i ostatni górny brązowy jest po prawej, a nie po lewej, no to wtedy łapię ten, ale to taka uwaga, bo zaraz jak to skończę, czyli doszyję resztę brązowymi i schowam nitkę, to pokażę Wam, jak zrobić drugą część i połączyć z pierwszą. Ok, więc połowa liścia już jest skończona, nitka z tej strony jest schowana. To, co trzymam, tutaj ta niteczka, która jest tam na górze, pochodzi od kłębuszka naszego, od nici Wanji. Ucięłam długi kawałek, taki nieco ponad metr i nabrałam na nitkę. Dzięki temu nie muszę chować miliona końcówek, tylko właśnie mam ten kawałek. Czyli zrobiliśmy już pół liścia i teraz chcemy zrobić drugą połówkę. Więc w tym momencie czary mary obracam wszystko tak, żeby ta zrobiona połówka była po lewej stronie. A teraz będę szyć drugą stronę. I na początek zaczynam od nabrania zielonego koralika i wszycia się w dół. Czyli wychodzę tutaj z tego środkowego brązowego, nabrałam zielony i wbijam się w zielony. I pejotkiem tutaj na dół, aż do tego ostatniego zielonego. Po przeszyciu się i po wszyciu ostatniego zielonego, jak już jestem tutaj, jak widzicie, też w zielonym, to powtarzam to, co robiłam na poprzednim rzędzie. Czyli zaczynam od jednego brązowego i szyję do góry. I teraz zielonymi będę szyć do góry pejota, aż tutaj do tego ostatniego zielonego. Przeszyłam już ostatni zielony i w tym momencie robię to, co już znacie, czyli nabieram trzy koraliki
które zbliżam tam na dole. O, w ten sposób. I teraz przeszyłam się przez ten pierwszy z dodawanych. I resztę szyję w dół. Zielonymi. Przeszyłam się już w ostatni zielony. Nie przeszywam się przez ten brązowy, ponieważ już to znacie z poprzedniego rzędu, tutaj z poprzedniej połówki. Biorę brązowy i przyszywam brązowy już do góry, do kolejnego, nowego rzędu. I tak będę szyła do góry zielonymi, potem znowu trzy, wracam, aż do momentu, jak one będą ze sobą symetryczne, czyli i z jednej, i z drugiej strony będzie dokładnie tyle samo rzędów. Ja dla ułatwienia po prostu liczę sobie tutaj te środkowe brązowe. I też pamiętajcie, żeby ten boczny tutaj rządek, ten ostatni do góry, wszyć brązowymi. Jak to zrobicie? Pokażę Wam, jak połączyć ze sobą dwie połówki, ponieważ teraz wychodzi nam litera V, zaraz jeszcze ją zobaczycie, a jednak chcemy, żeby to był liść. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o wszywanie korelików, to liść jest już skończony. Jak widzicie, wyszło takie fajne V. I w tym momencie jestem tutaj na górze. To jest właśnie to V, o którym Wam mówiłam. Jestem tutaj na górze. O, w ten sposób jestem. Czyli wszystkie brązowe koreliki są w środku. I łączę ze sobą te dwie połóweczki w ten sposób, że te dwa koreliki na górze, co są, zielony, brązowy i tutaj te, co mam przy nitce, brązowy, zielony, będę przyszywać do siebie i wychodzę z zielonego, czyli wychodzę nitką, więc wszywam się w ten zielony z tej połówki drugiej. Od dołu wszywam się w brąz, który jest obok, wychodzę do góry i wszywam się w brąz od góry do dołu z tej drugiej połówki. I w tym momencie mój liść nabrał faktycznie kształt liścia. Aby to wszystko było ze sobą mocniej powiązane, przeszywam się tak jeszcze raz, czyli przez dwie zielenie. Jeżeli chcecie i macie jeszcze miejsce w korelikach, to możecie wszywać się też głębiej. Zazwyczaj mi wystarczą te na dole. I wracam brązami. I przy okazji widzę, że wszyłam się pod nitkę obok, więc muszę to sobie wyjąć, bo to nie było zamierzone. I liść jest skończony. Jeżeli chcecie, to tutaj możecie sobie coś powszywać. Tu o. Jak na przykład właśnie w tym żuczku ja powszywałam bikony. Jeżeli nie, to wystarczy schować niteczkę. Czyli przeszywam się trochę niżej. Pamiętajcie, żeby zazwyczaj chować gdzieś tam w środku lub kilka rzędów niżej, jeżeli możecie sobie na to pozwolić, jeżeli nitka jest odpowiednio długa, a nie przy samym tutaj łączeniu elementów. I teraz wbijam się w nitkę pomiędzy korelikami, żeby była pętelka, przez którą przechodzę. W ten sposób robię malutki węzełek. I jeszcze przechodzę przez kilka korelików, 3, 4, 5. Jeżeli macie tak długą nitkę jak ja, to możecie jeszcze powtórzyć ten węzełek i jeszcze kilka razy się schować. Dzięki czemu... O. Mam pewność, że nic mi się nie rozwiąże, nic mi się nie rozkryje i będę mogła w spokoju korzystać z moich uroków, mojego listka. I tak naprawdę on jest skończony. Tak wygląda klasyczny Russian Leaf. Tutaj dużo dziewczyn wszywa jedenastki, tworząc taką jakby gałązkę. Oczywiście to też możecie zrobić. I tak naprawdę
To tyle, teraz pokażę Wam go z bliska. Jak widzicie, taki listek był łatwy, tak jak obiecałam, zwłaszcza jeżeli opanowaliście PJ-a. I zrobienie jednego zajmuje dosłownie jakieś może 15 do 20 minut. Mi to zajęło dłużej, oczywiście, ponieważ nagrywałam, ale można zrobić ich naprawdę wiele. Jak widzicie, uzależniają tutaj w tym naszyjniku, odtworzyłam ich mnóstwo. I przy okazji ten naszyjnik jest nie tylko po to, żeby się chwalić, ale kilka osób zadało mi pytanie, jak ja wszywam do siebie te listki. Po prostu wykorzystuję tutaj te brązowe, w tym wypadku boczne kojaliki, które wszywam na taki klasyczny zygzak PJ-owy. Czyli przybliżałam do siebie i wszywałam. Tak jak mówiłam, tutaj te gałązki to jest herringbone skręcony, który Wam już pokazywałam, linki oczywiście w podpisie. A te kojaliki to są jakieś zwykłe akryle, które mnie kosztowały dosłownie kilka groszy, może po 10 groszy za sztukę, które po prostu wszyłam i na górze zabezpieczyłam kojalikiem 8 albo 11. Jeszcze tutaj będę kończyć, żeby z tego przerobić naszyjnik, ale tak, to się po prostu, to wszystko składa się przede wszystkim z listków, więc jeżeli opanujecie tutorial na ten listek, a nie widzę powodu, żebyście nie opanowali, to jesteście w stanie odtworzyć to samodzielnie. Więc pamiętajcie, subskrybujcie ten kanał, dawajcie filmikowi łapki w górę, jeżeli chcecie, żeby filmy kojalikowe pojawiały się regularnie. Wiem, że przez jakiś rok albo i więcej było to głównie sztełkowanie, ale jeżeli obserwujecie mnie na przykład na moim Instagramie, to wiecie, że też jestem kojalikową duszą. Więc róbcie listeczki, oznaczajcie mnie małpką albo przy użyciu hashtagu, jeżeli chcecie, żebym na nie natrafiła w sieci, a my widzimy się następnym razem. Pa!